Dzisiaj do studia Lotto zaprosiliśmy niezwykłego gościa, sportowca, wioślarza i mistrza olimpijskiego Marka Kolbowicza. Studia. A spotykam się między innymi dlatego, że trwa druga edycja Kumulacji Aktywności. Jest to projekt Fundacji Lotto Milion Marzeń, który ma na celu zachęcić w okresie gimnazjalnym, takim najtrudniejszym chyba, jeżeli chodzi o młodzież naszą, kochaną. I no, to jest nie tylko, mówimy, żeby zrobić z nich sportowców. Ja i tak jak cała fundacja i cała... Komputerów, gier komputerowych. I powiedz mi, jak znaleźć sposób na to, żeby zachęcić dzieciaki do wyjścia z domu i do aktywności fizycznej? Do wyjścia z domu nieprawdopodobnie ciężko. Trzeba to robić małymi kroczkami. Pierwszym krokiem jest na pewno robić wszystko, żeby aktywnością o zgrozo tych młodych ludzi w ciągu tygodnia. To jest nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Oczywiście my docieramy do młodych ludzi, ale kolejnym etapem musi być po prostu, ja będę końcowe wnioski są po naszym projekcie, będę wnioskował, żeby aktywizować. Ja brałem obojętnie co, czy piłkę, czy kij do palanta, czy kawałek pistoletu, karabinu i wychodziliśmy na boisko. Te wszystkie place, wszystkie trawniki były zajęte. Sami znani i ja. I kurczę, i to działa, naprawdę to działa, bo... I właśnie jestem ciekawa, w jaki sposób ty mobilizujesz swoich podopiecznych? Ja działam tak dwutorowo. W projekcie mam tak, że ja wiem, że już to udowodniłem i nauczyciele po prostu. Zajęcia na zajęciach, lekcjach wychowania, znaczy wychowawczych i do tego oczywiście lekcje wychowania fizycznego, ale inne. Prowadzę lekcje nie stricte z wychowania fizycznego, chociaż takie też się zdarzają. Trochę inne, trochę bardziej zwariowane. Bilety wykupione, jedziemy i naprawdę i zwiedzamy wszystkie areny i ćwiczymy. To nie jest tak, że zobaczymy, to tu się ćwiczy, tu grają piłkarze, tu pływają, a tu grają. Dzieciaki jednak są bardzo podekscytowane, mogąc uczyć się od ucznia. A co tobie daje praca z dziećmi? Nieprawdopodobną satysfakcję. Mm-hmm. Nieprawdopodobną. Ja jestem zwierzęciem stadnym, uwielbiałem pracować z zespołem. Także faktycznie to jest tak, jak i nauczyciel, tacy uczniowie, jak i trener, tacy zawodnicy. To po prostu procentuje i to się odzwierciedla, bo to takie jabłonka, wiecie, ten trener, który po prostu nie może sobie pozwolić na pewne rzeczy, które są niedopuszczalne, czyli mało higieniczny tryb życia, słownictwo, sposób, jaki się ubiera, jak się wysławia, jak wygląda, to wszystko my kopiujemy. To się zaczęło? Gdzie zaczęła się ta twoja miłość do wioślarstwa? Miłość może to za duże słowo. Miałem smykałkę do tego od zawsze, a oczywiście przez przypadek. To tak jak ja opowiadam, przychodzę do domu, ciężko pracować, nie da rady inaczej. I no wyobraźcie właśnie. Sobie, tak, ale tak. Muszę dokończyć. Przychodzi mój trener, pierwszy mój trener Robert Białkowski, mówi, chciałbym, żebyście zaczęli wiosłować. I tak namawia na to. W Pekinie w 2008 roku w czwórce podwójnej mężczyzn jesteś czterokrotnym mistrzem olimpijskim i wielokrotnym mistrzem świata. I na pewno... Ten cały sukces okupiony jest dużym trudem. Później sobie przewinię ten film. Jezu, jakie miałem super ułożone, stabilne, wygodne życie. Spotkać z ludźmi, którymi z większości się przyjaźniłem. Nawet nie kolegałem, tylko przyjaźniłem po prostu. To była grupa ludzi, którzy no, fenomenalni, po prostu fenomenalni. Najlepiej te złote, a dla naszych graczy szóstki. Najlepiej w lotto. Ty grasz? Tak, gram. Gram i gram regularnie, szczególnie jak są kumulacje, albo jak mi się trafi jakieś takie, no jakieś środki, które to wtedy sobie robię tak. Tak, puśćmy teraz wodze fantazji, udaje się trafić tą szóstkę, zdobywasz kilka milionów. Ale musi być kumulacja. No to tak, jest kumulacja. I co ja zrobiłbyś z taką wygraną? Ja mam potrzeby są. To jestem bardzo ciekaw. Cudowną, przeuroczą lucernę w tym roku udało się zaliczyć. I życzę ci oczywiście wielu powodów do dumy ze swoich uczniów. Dziękuję, że byłeś tu dzisiaj z nami. Dziękuję za Dziękuję spotkanie. Również.